Temat dzisiejszej lekcji to walory turystyczne Rumunii i dzisiaj, jak i na następnej lekcji, zajmiemy się walorami turystycznymi tego nie do końca jeszcze odkrytego państwa w Europie. Tak się akurat składa, że Rumunia, mimo że ma sporo do zaoferowania, bo z jednej strony ma góry, bo w końcu na terenie Rumunii położona jest zdecydowana większa część Karpat, z drugiej strony ma dostęp do ciepłego morza, jakim jest Morze Czarne. To w dalszym ciągu należy do najrzadziej odwiedzanych krajów Europy, choć tak jak wspomniałem przed chwilą, ma wszystko, czego potrzebuje przeciętny turysta, by dobrze spędzić czas. Dodatkowo, ze względu na to, że Rumunia jest krajem słabo odwiedzanym, to jej walorem jest też to, że nie ma tutaj męczących tłumów i jest to z tego tytułu dość fajne miejsce, szczególnie dla tych wszystkich, którzy od takich tłumów chcieliby po prostu odpocząć. Co do informacji ogólnych, powierzchnia Rumunii to niecałe 240 tysięcy kilometrów kwadratowych, co powoduje, że jest to kraj no nieco jednak mimo wszystko mniejszy od Polski, także mniej więcej o połowę mniej ludności zamieszkuje Rumunię, bo jest to niecałe 20 milionów ludzi. Przy wspomnianej powierzchni 240 tysięcy kilometrów kwadratowych daje to średnią gęstość zaludnienia około 80 osób na kilometr kwadratowy. Większe rumuńskie miasta to oczywiście Bukareszt, największe rumuńskie miasto, przy okazji stolica tego państwa, a w dalszej kolejności między innymi Cluj, albo jak to woli Cluj, ewentualnie Brasov, a więc miasta, o których sobie jeszcze powiemy. Rumunia położona jest oczywiście w południowej części Europy, tak jak powiedziałem, nad Morzem Czarnym, choć zdecydowaną większość obszarów wypełniają góry, od północy graniczy między innymi z Ukrainą, Mołdawią, natomiast od zachodu z Węgrami i Serbią, natomiast od południa sąsiadem Rumunii jest omawiana już przeze mnie Bułgaria. Natomiast co do ukształtowania powierzchni, to tak jak wspomniałem, centralną część Rumunii stanowią góry, są to Karpaty. Zdecydowana większa część, powiedzmy, Karpat znajduje się w Rumunii, w tym całe Karpaty, tak zwane południowe, tutaj podpisane jako, powiedzmy, Alpy Transylwańskie. Natomiast jeżeli chodzi o niziny, to występują one głównie na zachodzie kraju, czyli przy granicy z Węgrami, no i oczywiście na wschodzie i południu, czyli jest to nizina, która ciągnie się wzdłuż najdłuższej, największej rumuńskiej rzeki, a jednocześnie drugiej co do wielkości rzeki Europy, czyli oczywiście Dunaju, z potężną deltą Dunaju, o której też jeszcze sobie będziemy wspominać. Natomiast wspomniałem o tym, że Rumunia jest krajem dość słabo odwiedzanym przez turystów, mimo że ma sporo do zaoferowania. Nie wspomniałem natomiast, że może to wynikać po części z faktu, że jest to kraj, który w dalszym ciągu no niejako jest troszeczkę otoczony taką, powiedzmy, opinią kraju mało bezpiecznego. I to w konsekwencji w niektórych wypadkach po prostu zniechęca turystów, w tym także turystów z Polski, do tego, aby Rumunię odwiedzić. Natomiast omawianie walorów turystycznych zaczniemy sobie od stolicy Rumunii, przy okazji największego rumuńskiego miasta, czyli oczywiście od Bukaresztu. Tutaj macie panoramę Bukaresztu. Jest to miasto, które jest miastem, podobnie zresztą chyba jak cała Rumunia, pełnym kontrastów, bo z jednej strony może odpychać szczególnie taką postkomunistyczną zabudową, o której jeszcze za moment, a z drugiej strony na terenie Bukaresztu znajduje się sporo perełek i ciekawych zabytków, które na pewno ucieszą oko niejednego turysty. No, takim szlagowym budynkiem, jeżeli chodzi o zabudowę postkomunistyczną, jest bez wątpienia gigantyczny pałac parlamentu, który widzicie tu na załączonej fotografii. Natomiast to jest oczywiście ta zabudowa postkomunistyczna, natomiast do tych perełek, o których wam wspomniałem, należą między innymi cerkiew Starowopoleos, bardzo charakterystyczna, no oczywiście prawosławna cerkiew, i orientalny karawansteraj, który za moment wam tutaj pokażę. Orientalny karawansteraj Manuka. Karawansteraj, czyli kiedyś dom zajezdny dla karawan, dzisiaj w zasadzie restauracja i hotel, ale miejsce, które w Bukareszcie warto zobaczyć i warto
odwiedzić. Z innych charakterystycznych miejsc, które warto w Bukareszcie odwiedzić, czy do innych miejsc, które warto w Bukareszcie odwiedzić, należy jeszcze rumuńskie Ateneum, taki dość charakterystyczny budynek stylizowany na budynek starożytny, taki budynek w stylu oczywiście klasycystycznym. No i oczywiście w Bukareszcie mamy też kilka ciekawych muzeów, a te najbardziej charakterystyczne to między innymi Narodowe Muzeum Historyczne, którego budynek widzicie tutaj na załączonej fotografii. Kolejne z wartych do odwiedzenia muzeów to Narodowe Muzeum Sztuki. Tutaj macie fragment wnętrza. No i oczywiście także Muzeum Rumuńskiego Chłopa. Też jedno z ciekawszych muzeów, które warto odwiedzić podczas pobytu w Bukareszcie. I ostatnie to Muzeum Wsi. Takie charakterystyczne, swego rodzaju będące skansenem, na terenie którego zebrano wiele zabytkowych chat z terenów Rumunii, głównie tutaj z rejonu okolic Bukaresztu. I to tyle, jeżeli chodzi o stolicę Rumunii i największe rumuńskie miasto, czyli Bukareszt, a w tej chwili kolejnym takim walorem turystycznym, kolejnym zabytkiem, o którym chciałem powiedzieć dwa zdania, jest cerkiew Crutea de Argeș. Bardzo charakterystyczna, wspaniała klasztorna cerkiew monasteru w Crutea de Argeș. Cerkiew, która powstała w latach 1512-1517. I to, co jest w niej najcenniejsze, to przede wszystkim architektura. Właściwie
łączy w sobie wszystko to, co najlepsze w architekturze zarówno wschodu, jak i zachodu. Łączy zarówno elementy serbskie, tureckie i ormiańskie, jak i oczywiście elementy gotyckie. Jest generalnie jednym z najcenniejszych zabytków Włoszczyzny, a przez stulecia, ze względu na wspaniałą architekturę, była inspiracją dla działających tutaj na ziemiach rumuńskich mistrzów budowlanych. No i w końcu region, który jest chyba najbardziej znany i który najbardziej pobudza wyobraźnię, jeżeli chodzi o Rumunię, czyli Transylwania, nazywana także Siedmiogrodem albo Siedmiogród, często nazywany Transylwanią. No oczywiście o Transylwanii myślę, że każdy słyszał, chociażby przy okazji słynnego hrabiego Drakuli. Region macie tutaj zaznaczony na takiej uproszczonej mapce. Jest to region znajdujący się w zasadzie w centralnej czy częściowo także północnej części Rumunii. Obejmuje swoim zasięgiem między innymi oczywiście Karpaty. Natomiast fenomen Transylwanii opiera się w głównej mierze na niezwykle ciekawej i dość zagmatwanej i złożonej historii tego regionu, która była współtworzona przez wiele narodowości, a także religii. Warto wspomnieć o tym, że Transylwania przez setki lat była częścią Królestwa Węgierskiego, ale w dziejach Transylwanii znajdziemy także epizod rzymski czy też epizod turecki. W skład Rumunii paradoksalnie weszła dopiero po I wojnie światowej, choć ludność rumuńska zamieszkiwała tereny Transylwanii praktycznie od średniowiecza. Natomiast swoje, jeżeli chodzi o Transylwanię, dorzucili także Niemcy, a konkretnie Sasi, których osadnictwo tutaj było bardzo prężne, a kolorytu dopełniła także ludność tak zwana szeklerska, czyli taki madziaryzowany lud wywodzący się od Turków, madziaryzowany, czyli powiedzmy podchodzący pod Węgrów, tak to wygląda. Natomiast tak jak powiedziałem, na historię, tą skomplikowaną historię Transylwanii złożyły się także różnego rodzaju religie i faktycznie przeplatają się tutaj wpływy zarówno kościołów katolickiego, protestanckiego, jak i cerkwi prawosławnej, a do tego nieobce są tutaj także wpływy tureckie, a konkretnie muzułmańskie, bo warto pamiętać o tym, że przez kilkaset lat właśnie wspomniana Transylwania była wasalem potężnego Imperium Osmańskiego. Natomiast Transylwania, no oczywiście najbardziej znana jest, a tutaj króciutki film dotyczący walorów turystycznych Transylwanii, a potem powiemy sobie o najbardziej znanej postaci, jeżeli chodzi o Transylwanię, czyli o słynnym hrabim Drakuli. Jak mogliście zobaczyć na tym króciutkim filmie, Transylwania ma naprawdę sporo do zaoferowania, no ale nie sposób mówić o Transylwanii, nie rozpoczynając od słynnego hrabiego Drakuli i zamku Bran, który niejako miał być, przynajmniej w domyśle, siedzibą wspomnianego hrabiego. Tak jak powiedziałem, większość turystów zdecydowanie kojarzy Transylwanię
z legendarną postacią Drakuli, która została spopularyzowana, a w zasadzie to wręcz całkowicie wymyślona przez XIX-wiecznego irlandzkiego pisarza Brama Stokera. Pierwowzorem dla hrabiego Drakuli była postać jednego z wybitniejszych władców Transylwanii, a mianowicie Włada, który nosił też nazwę Palownika, a to ze względu na to, że najczęściej stosowaną przez niego karą wobec swoich podwładnych, a także wobec chociażby tureckich najeźdźców, było nabijanie ich żywcem na pal. Mówiąc króciutko, w 1462 roku Wład Palownik został pozbawiony władzy przez swojego brata, a musiał uciekać z Siedmiogrodu i wówczas też w Siedmiogrodzie ukazały się pierwsze teksty opisujące rzekome okrucieństwo Włada Palownika. Pisano między innymi o jego ofiarach, które były gotowane żywcem. Oczywiście pisano także o między innymi wbijaniu na pal matek i o tym, że przybijano do ich piersi niemowlęta i generalnie o wielu innych okrucieństwach samego Włada. Stąd też Wład Palownik no niejako posłużył jako pierwowzór właśnie do tej wspomnianej, powiedzmy, legendy o hrabim Drakuli. Natomiast no, domniemaną siedzibą hrabiego Drakuli jest zamek w Bran, zamek, który tutaj widzicie w pełnej okazałości, choć oczywiście jest to zamek, który jako siedziba hrabiego Drakuli został wykorzystany tylko i wyłącznie w celach komercyjnych, dlatego że zamek, na który patrzycie, nie miał nic wspólnego z historycznym Drakulą, nie był nigdy siedzibą domniemanego krwawego tyrana, a po prostu Rumuni, wykorzystując no niejako tą sławę, powiedzmy, Drakuli, postanowili wykorzystać zamek jako no, taką, powiedzmy, domniemaną siedzibę Drakuli i oczywiście wykorzystać go w sposób jak najbardziej, powiedzmy, komercyjny, w związku z czym dzisiaj na zamku w Bran można między innymi podziwiać wystawy związane z hrabią Drakulą, można też wziąć udział w takim, powiedzmy, evencie, gdzie między innymi, powiedzmy, poznaje się te miejsca, które generalnie z hrabią Drakulą są związane. Natomiast no, większość turystów, która przybywa na zamek Bran, która jest żądna po prostu poobcowania trochę z miejscem, w którym kiedyś żył legendarny hrabia Drakula, no nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że jest to tylko sprytny zabieg marketingowy, a z hrabią Drakulą ten zamek ma niewiele wspólnego. No nie zmienia to jednak faktu, że jeżeli ktoś z Was chciałby choć przez chwilę poczuć i odnaleźć historię hrabiego Drakuli, będąc na terenie Siedmiogrodu czy też Transylwanii, to powinien przede wszystkim odwiedzić właśnie zamek w Bran. It's hard to breathe, but that's alright. Tak więc warto zapamiętać zamek w Bran, szczególnie, że jest on powszechnie powiązany z postacią hrabiego Drakuli, a ta z kolei jest najbardziej kojarzoną postacią, jeżeli chodzi o Transylwanię i myślę, że całą Rumunię. Kolejna miejscowość na terenie Transylwanii to słynna Sighisoara, najlepiej zachowane saskie miasto Transylwanii. Ja wspominałem Wam o tym, że
Transylwania jest regionem o dość skomplikowanej i dość burzliwej historii, a swoje piętno odcisnęło tu między innymi silne osadnictwo niemieckie, właśnie silne osadnictwo saskie. I właśnie Sighisoara jest przykładem takiego dobrze zachowanego saskiego miasta Transylwanii. Zresztą otoczona murami i basztami średniowieczna starówka Sighisoary została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a takim symbolem Sighisoary jest przede wszystkim XIV-wieczna wieża zegarowa, którą widać tutaj na załączonych fotografiach. Tutaj macie zresztą też zegar i wieżę zegarową w zbliżeniu. Natomiast inne cenne zabytki na terenie Sighisoary to m.in. słynny kościół na wzgórzu. Kolejny z kościołów to oczywiście kościół klasztorny. No i dwa takie charakterystyczne domy, mianowicie pierwszy to dom pod jeleniami. Dlaczego pod jeleniami? Ano dlatego. Natomiast drugi to oczywiście dom Drakuli, dlatego że to właśnie tu w Sighisoarze, a konkretnie w tym budynku, który tutaj widzicie na fotografiach, urodził się słynny hrabia Vlad Palownik, który, tak jak wspominałem przed chwilą, stanowił pierwowzór dla postaci hrabiego Drakuli. No i oczywiście to także bardzo skrzętnie w Sighisoarze przez tutejszych mieszkańców jest wykorzystywane właśnie w celach turystycznych, w celach komercyjnych. I kolejne transylwańskie miasto, Cluj, jedno z większych rumuńskich miast, największe miasto na terenie Transylwanii, stolica Transylwanii i jednocześnie jej główny ośrodek zarówno kulturalny, jak i akademicki. Często o Clujów mówi się, że jest to najbardziej węgierskie miasto Rumunii. Natomiast no oczywiście podobnie jak wspomniana przeze mnie przed chwilą Sighisoara, jest to miejsce, w dziejach którego bardzo ważną rolę zajmują Sasi, czyli właśnie to plemię germańskie, którego osadnictwo cisnęło dość duże piętno na Transylwanii czy na Siedmiogrodzie. Natomiast jeżeli chodzi o liczne zabytki Clujów, to warto wymienić tutaj przede wszystkim farę świętego Michała, której najstarsza część pochodzi z XIV wieku. Natomiast z innych ważniejszych obiektów warto wymienić pałac Banfi, pałac, który obecnie jest siedzibą Narodowego Muzeum Sztuki. No i oczywiście takim charakterystycznym jeszcze obiektem w Clujów jest m.in. kościół z kogutem, czyli taki charakterystyczny kościół z wieżą, na szczycie której w tym miejscu, tak tutaj powiększone, znajduje się taki charakterystyczny kogut. Natomiast jeżeli chodzi o inne takie zabytki, to warto jeszcze wspomnieć o parku etnograficznym Romulus Via, też dość charakterystyczny, powiedzmy, skansen, w którym zebrano takie zabytkowe właśnie chaty z terenów między innymi Transylwanii, okolic właśnie miasta Cluj. I kolejne charakterystyczne transylwańskie miasto to miasto Sybin, które charakteryzuje się przede wszystkim bardzo dobrze zachowaną starówką, która oczywiście kryje w swoim obrębie kilka obiektów najwyższej rangi. No tutaj macie oczywiście klimat samego Sybinu, dlatego że jest to dość klimatyczne, powiedzmy, takie miasteczko, tak, z całą masą takich, powiedzmy, wąskich, krętych uliczek. Natomiast, tak jak powiedziałem, na uwagę zasługuje głównie starówka, w obrębie której mamy kilka takich obiektów najwyższej rangi. Pierwszym z nich jest widoczny na fotografii stary ratusz. Natomiast innym charakterystyczny pałac Brukenthal, który w tej chwili we wnętrzach mieści kolekcję malarstwa. No oczywiście to są tylko i wyłącznie te najbardziej znane, natomiast na terenie Sybinu znajduje się jeszcze co najmniej kilkadziesiąt innych zabytków związanych głównie z okresem średniowiecznym. Natomiast będąc w Sybinie, warto udać się na południowe peryferia miasta, dlatego że tu znajduje się jedno z najciekawszych muzeów, a w zasadzie jeden z najciekawszych skansenów w Rumunii i w całej Europie, tak zwane Muzeum Cywilizacji Ludowej Astra. I kolejne miasto w Siedmiogrodzie, Braszów, miasto, które podobnie jak Sybin charakteryzuje się przede wszystkim dobrze zachowaną i uroczą starówką. Tutaj macie oczywiście całą panoramę Braszowa. Natomiast takie najbardziej rozpoznawalne
budynki, jeżeli chodzi, czy obiekty, jeżeli chodzi o Braszów, to przede wszystkim słynny Czarny Kościół. Dalej, poza Czarnym Kościołem, jest to także ratusz, który posiada dużą wartość historyczną, a którego początki sięgają XIV wieku. Natomiast podobnie jak Sybin, jest to miasto dość klimatyczne. Tak? Jeżeli pochodzimy po mieście, to znajdziemy tu dużo więcej zabytkowych budowli i takich charakterystycznych klimatycznych zaułków. Natomiast warto, będąc w Braszowie, odwiedzić również Muzeum Etnograficzne, którego tutaj budynek siedziby macie na załączonej fotografii. Tu fragment wnętrza Muzeum Etnograficznego. A jedną z atrakcji Braszowa jest także wjazd kolejką na Górę Tampa. To jest takie wzgórze, które góruje nad miastem, a na którego szczyt można wjechać kolejką, którą za moment Wam pokażę. Ze szczytu natomiast rozpościera się bardzo fajny widok właśnie na samo miasto i na oczywiście przepiękną górzystą okolice. Tutaj właśnie kolejka, którą wjeżdża się właśnie na Górę Tampa. I ostatnia atrakcja, jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, dzisiejszą lekcję, to zamek w Fuendoarze. Taki dość charakterystyczny, dlatego że powszechnie zamek w Fuendoarze uchodzi za najpiękniejszy zamek nie tylko w całej Transylwanii, nie tylko w Rumunii, ale generalnie w całej środkowej Europie. Tak na pierwszy rzut oka faktycznie taki dość charakterystyczny, malowniczy. Był to zamek, który należał do kilku znacznych rodzin węgierskich, natomiast obecnie z własnością rządu Rumunii i tak na dobrą sprawę stanowi wizytówkę, jeżeli chodzi o Transylwanię. Nie ten, że tak powiem, bardziej chyba znany zamek w Bran, czyli domniemana siedziba hrabiego Drakuli, a właśnie zamek w Fuendoarze. I z mojej strony, jeżeli chodzi o dzisiejszą lekcję, byłoby to wszystko. Na koniec zapraszam jeszcze do obejrzenia krótkiego filmu dotyczącego zamku w Fuendoarze. Do usłyszenia.